The program you are about to see is produced by Polish TV in Calgary. The content of the program is the sole responsibility of the producer and in no way represents the views of Shaw Cable Systems. Redakcja Polskiej Telewizji Calgary nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażone przez osoby występujące w programie Polskiej Telewizji Calgary. Cenimy sobie różnorodność opinii. W 163. wydaniu Polskiej Telewizji Calgary wita Państwa Lesia Kirsty. Zapraszamy do obejrzenia pozostałej części Polskiej Telewizji Calgary, życząc miłego odbioru. Panie doktorze, jeśli można. Patrzę teraz na ten wykaz. Według mnie dwa ostatnie punkty to są dokładnie mówiące o tym, żeby się absolutnie nie szczepić. Sam Pan o tym powiedział i wszyscy o tym wiedzą, którzy się chociaż troszeczkę tematem interesują, że właśnie wirus grypy jest tym, który się mutuje. Jak Pan powiedział sam, że produkcja szczepionki trwa 9 miesięcy. Generalnie się robi zawsze szczepionkę na podstawie wirusa z tamtego roku. No może nie z tamtego roku, z początku. No powiedzmy 9 miesięcy. Tak, 7 do 9 miesięcy, tak. Właśnie. Biorąc pod uwagę to, że on się mutuje, to już jest pierwszy generalny, że tak powiem, bezsens szczepionek. Drugi, organizm nie odpowiada na szczepionkę. Skoro organizm nie odpowiada na szczepionkę, a takich osób, z tego co ja przynajmniej znam, jest wcale nie mało, jest następny argument za tym, żeby się nie szczepić. Więc nie wiem, jaki tu jest w tym momencie dowód, bo ja rozumiem, że Pana prelekcja jest tutaj w kierunku ukierunkowana na to, żeby przekonać ludzi do tego, żeby się szczepić. A dla mnie osobiście te dwa ostatnie punkty są absolutnym, że tak powiem, dowodem na to, żeby się takim szczepieniem nie poddawać. Gdyż to jest po prostu szczepienie się w zasadzie nie wiadomo po co. Po to, żeby się tylko zaszczepić na pewną sprawę. Proszę Pana, jeżeli weźmiemy obserwacje epidemiologiczne, jeżeli weźmiemy grupy, kohorty ludzi w danym terytorium, grupy, której większość się zaszczepiła i w grupie na innym terytorium, gdzie się nie zaszczepiła, będziemy widzieć różnice w częstości, w powikłaniach, w śmiertelności. Właśnie a propos powikłań, Pan wcześniej wspomniał, ile to procent są skuteczne szczepionki. Natomiast 75 do 95%. Dziękuję właśnie za tę podpowiedź. Natomiast nie powiedział Pan ani słowa na temat procenta powikłań poszczepionkowych, których wcale jest niemało, a których można się doszukać, wcale nawet nie trzeba się wysilać, żeby to znaleźć. Tak, wiem o tym, że to jest bardzo łatwo znaleźć. Ale może pozwólcie Państwo, że może ja skończę. Dobrze, bo to zostawię naprawdę sporo czasu, żebyśmy podyskutowali do tych slajdów, żeby po prostu poprzeć się. Nie żeby Państwo dowody w tą czy inną stronę. Jestem otwarty na każdą krytykę. Pandemia. Jest to rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej spowodowanej przez jeden specyficzny czynnik etiologiczny w tym samym czasie i na dużych obszarach świata. I pochodzenie słowa z greckiego pantos, znaczy wszystko, demos, ludzie, demokracja, prawda? Czyli rząd ludzi. Pantarei, jak znamy słowo, wszystko płynie, prawda? Czy łagodny, czy dłuższy, czy krótszy. Pierwsza faza jest ostra, duża ilość ludzi choruje, później jest okres jakby uspokojenia, przez 2 do 4 tygodni minimalna ilość zachorowań i jeszcze jedna faza podwyższonej zachorowalności, ale lżejszy przebieg, mniej powikłań i krócej trwający. Cechą pandemii, że przynajmniej 30 do 40% populacji jest zakażonych. Przeważa odsetek ludzi młodych, ponieważ oni mają większe kontakty między sobą, prawda? Mniejszy odsetek powikłań. Dzięki, że jest mniej powikłań, ludzie po prostu normalny tryb życia prowadzą i większe kontakty. Wirus może się rozwijać na ludziach, na żywych ludziach, prawda? Jeżeli jest większa ilość śmiertelnych i zmniejszenie oczywiście rozprzestrzeniania się. I brak naturalnej odporności
ponieważ doszło do pojawienia się nowego typu wirusa, z którym ustrój przedtem się nie zapoznał. A więc Hiszpanka, która się ujawniła zaraz po pierwszej wojnie światowej, wzięła więcej ofiar niż wojna, pierwsza wojna światowa, 50 milionów. I grypa azjatycka z 57 roku, tylko 1 milion. Dlaczego taka duża różnica? No, ludzie wiedzieli więcej epidemiologii, mikrobiologii, były antybiotyki, do zwalczania powikłań były szczepienia. Grypa Hong Kong, 11 lat później, ta sama ilość ofiar śmiertelnych. Można by powiedzieć, że w ciągu 11 lat świat idzie do przodu, a wynik się nie zmienił. Trudno mi powiedzieć. A jakie terytoria objęła Hiszpanka? Jakie terytoria? Europy. Tylko Europy? 50 milionów w samej Europie? Tak. Tylko Europy, to co mi wiadomo. W samej Europie 50 milionów? Tak. Więcej niż wojna światowa. Tak, tak. Proszę pana, mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, czy w Azji, czy w Ameryce, w każdym razie powiedzmy, że na świecie, ale przede wszystkim w Europie. Było tylko statki parowe, które dwa tygodnie płynęły do Ameryki. Przyszła z Ameryki, to pewno z Ameryki przyszła, ta Hiszpanka, z wojska. To jest, rodzaj się możliwe, nie wiem. Ale to jest odmiana świńskiej. A w Europie wiadomo, którą część Europy najbardziej dotknęła ta Hiszpanka? Czy nie całą Europę mniej więcej? Czy... Nie powiem, to miejsce wyjścia. Ale czy rzeczywiście, po prostu muszę szczerze powiedzieć, nie pogłębiam tej wiedzy, moja wina, odnośnie rozprzestrzenia epidemiologicznego. Inne rodzaje grypy. Grypa świńska. To nie jest ta, co nam grozi. To jest powodowany przez wirusy, który atakuje przede wszystkim świnie. Typu A, rzadziej wirusy grupy C. Przede wszystkim powoduje bardzo liczne zachorowania, ale śmiertelność wśród świn jest niska. I jest podobieństwo H1N1, który został wyizolowany u świn w 1930 roku, ale to nie jest to samo. Grypa ptasia jest grypą powszechną u wielu ptaków, szczególnie dziko żyjących, ponieważ łatwy kontakt, rozprzestrzeniają się wszędzie. Jest spowodowana przez tego najgorszego wirusa, wirusa grupy A, który ma zdolność do zmian antygenowych. Na szczęście nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi. I zakażenie następuje rzadko u ludzi, ale przez bezpośredni kontakt z chorym ptakiem. Nie jest to kropelkowe zakażenie. Jest wątpliwe, bo to zakażenie dróg oddechowych jest. Jest to powszechnie na całym świecie. Nie ma właściwie kraju, w którym nie może wystąpić grypa. Również, jak niżej napisałem, że występuje u wielu innych ssaków, w tym również może być u ludzi, ale w grupie ludzi bez pośredniego kontaktu. I w zasadzie, jeżeli nie dochodzi do zmutowania genu, w zasadzie przeniesienia wirusa grypy ptasiego z człowieka na drugiego człowieka jest... No jest teoretyczne, ale nie jest bardzo udowodnione. I ofiary, prawda, ptasiej grypy. No i ta grypa, o której tak dużo słyszymy, której się boimy. I proszę bardzo, taka sytuacja, prawda? Z jednej strony 3-4 lata temu zagrożenie grypą ptasią. Uciekamy spod grypy ptasiej, wpadamy w gorszą grypę pandemiczną. Grypa ta właściwie powinna być nazywana grypą meksykańską albo amerykańską z miejsca zaczęcia się, z miejsca rozwoju. I nieprawidłowo jest nazywana grypa świńska. To nie jest wirus grypy świńskiej. Jest to nowa odmiana wirusa grypy A, który jest zmutowany, jest pochodzenia z trzech gatunków wirusów. Mieszanka genów grypy ludzkiej, dwóch rodzajów świńskich i ptasich. Także to, co mówi się, że to jest grypa świńska, jest to błędne. No powszechnie się mówi, ale lepiej nazywać albo H1N1, albo pandemiczna grypa. Intensywne objawy, jest łagodniejszy przebieg. Dominują objawy ze strony przewodu pokarmowego, wymioty, biegunka i szczególnie jest niebezpieczna dla kobiet ciężarnych, dla dzieci i młodych ludzi. Nie jest tak bardzo niebezpieczna, tak jak podkreślałem na poprzednich slajdach, odnośnie grypy tej sezonowej dla ludzi starszych z przewlekłymi schorzeniami. Kobiety ciężarne, tak jak wspominałem, zablokowanie odczynowości immunologicznej.
Nie wiem dlaczego akurat kobiety ciężarne są tak wrażliwe na tą grypę. Dzieci podobne i ludzie młodzi. Szczepionka jest płatna, będzie rozpowszechniona, będzie w gabinetach lekarskich, punktach szczepień od listopada. Prawdopodobnie będzie potrzebna dwukrotna dawka, ale jeszcze jest to dokładnie nieustalone. Różne zarządy zdrowia różnych terytoriów, różnych państw proponują różne podejścia. Po prostu jest to coś nowego. Nie wiemy, jeszcze wszystkiego nie wiemy. Nie możemy odpowiedzieć, jak zrobić najlepiej. Teraz właśnie głos Państwa strony. Żeby Pan, który poruszył to, żeby pierwszy, żeby ten temat poruszył. Pan tak ciekawie poruszył, tutaj jak to z tą szczepionką to, i to dłożyliście. A Pan coś chciałby powiedzieć ze swojej strony? Nie, ja chciałem to posłuchać. Dziękuję bardzo. Ja chciałem to posłuchać, ja Pan poruszył. Ja w zasadzie powiedziałem, że Pan doktor tu obiecał, że to może podążyć ten temat. Tak, żeby Pan to podjął, żeby Pan powiedział, bo to jest bardzo ciekawe. Z tą szczepionką brać ją, nie brać ją. Czy w ogóle będzie obowiązkowa? Proszę Państwa, nie. Ja słyszałem tyle rzeczy, że w Szwecji obowiązkowe, że w Kanadzie będą obowiązkowe. Nie, proszę Państwa. Naszym celem jest zrozumieć samemu i powiedzieć tak albo nie. Kanada jest demokratycznym krajem. Tyle się mówi, a WHO rozkaże, a ONZ rozkaże, a będą ponadkonstytucyjne uchwały. Ja to czytam w internecie, ale proszę Państwa, to naprawdę nie w ten sposób. Ale jest faktem, że w Nowym Jorku służba zdrowia dostała przymus zaszczepienia się. Jeżeli ktoś się nie zaszczepi, zostaje zwolniony z pracy. Rozumiem? Wie Pan, nie mogę komentować, ja tego nie, osobiście nie znam. Ja czytałem, słyszałem, ale na ile to jest prawda, proszę Pana? Nawet jest informacja dziś, że sędzia zawiesił te obowiązkowe szczepienia, bo pielęgniarki, lekarze wystąpili do sądu. Ale to jest już orzeczenie sądu. Ja wczoraj słyszałem, że wszyscy pracownicy służby zdrowia w Nowym Jorku muszą się zaszczepić, że jak ktoś odmówi... Zmienił akcent, bo powiedział Pan, że wszyscy teraz określona grupa ludności, określona populacja. Ja mówię służba zdrowia. Służba zdrowia, aha, przepraszam Pan. Służba zdrowia, wojsko amerykańskie, policja. Proszę Państwa, no to są ludzie, którzy na pierwszym froncie, największym ryzyku. Czy to powinno być przez prawodawstwo, czy po prostu przez właściwe zrozumienie? Zostawiam władzom danego państwa, ale wie Pan, no ja sobie nie wyobrażam, że mogą nas każdego zmusić do szczepienia. Z tym się wiąże tutaj jedna taka rzecz. Powiedziane, że każde lekarstwo ma skutki uboczne. Czy szczepionka też ma skutki uboczne? Właśnie o tym mówiłem, proszę Pana. Tak. I podałem przykłady, 8 przykładów. Jakie skutki uboczne, że może być wstrząs anafilaktyczny w najgorszej sytuacji, że może być w najgorszej sytuacji porażenie nerwów, prawda, zespół oczno-oddechowy, prawda, i tak dalej. Tak. Nie ma rzeczy obojętnej. Idzie Pan ulicą, samochód może Pana potrącić, krótko mówiąc. Bierze Pan lekarstwo, antybiotyk, który ma Panu pomóc. Zdarza się rzadko, że Pan dostanie wysypki, uczulenia, wymiotów, biegunki, kobiety grzybicy, pochwy i tak dalej. Ale czy dlatego mamy nie stosować leków, które w zdecydowanej ilości pomagają? Ja chcę przypomnieć o szczepieniu gruźlicy. Ja sam jako lekarz byłem świadkiem, ile dzieci umierało albo było ciężko uszkodzonych po zapaleniu opon mózgowych. A odprowadzenia szczepień nie istnieje. Zapalenie opon hemofilus. Wprowadzone szczepienia są od 1993 czy 1994 roku. Ja osobiście nie widziałem dotychczas zapalenia opon mózgowych przez tą bakterię. A przedtem na każdym dyżurze, czy co drugi dyżur, będąc pediatrą, raz w tygodniu miałem dziecko zapalenie opon mózgowych. To jest ciężka tragedia. To jest szczepionka. To, co zrobiła szczepionka. I zgadzam się z każdym z Państwa, że każda rzecz ma swoje objawy uboczne. Ale musimy zawsze rozważyć, co jest ważniejsze, co jest lepsze dla nas. Czy objawy uboczne, czy objawy pozytywne. I to musimy rozważyć. Jeśli mógłbym coś powiedzieć. Kanada wysławiła się w ciągu ostatniego roku wycofaniem wielu naturalnych leków skutecznych na
no powiedzmy, doby wachlarz różnych chorób, leków naturalnych, po prostu wycofała, jako że to będzie szkodziło dla ludzi. Coś, co mnie ostatnio bardzo zbulwersowało, a to było mniej więcej w czasie, kiedy zaczęła się cała nagonka na to, żeby się szczepić na chociażby grypę. To ja było... myślę, że taka nagonka to jest co roku, proszę pana. To myślę, że to teraz są szczęście formy troszeczkę. Tak masowa jak w tym roku. Tak, i więc bardzo mnie zbulwersowało, tak. Bo taki olejek eteryczny w kombinacji z innymi produkowany przez jedną firmę w Quebecu, który w momencie, gdy się dostawało pierwsze objawy grypy, wystarczyło go zażyć dwa razy i było po grypie. Jakakolwiek by to grypa nie była, nie spotkałem nigdy żadnego człowieka, który jak w porę to zażył, żeby się z tego nie wyleczył w ciągu dosłownie nocy. Więc obecnie Urząd Zdrowia Kanady stwierdził, że w tej chwili już nie wolno leków eterycznych brać dopustnie, bo coś tam będą szkodzić. To jest zapalenie płuc oddechowych, szczególnie dla małych dzieci. Panie doktorze, tak. Jeżeli się stosuje, tak jak każdy inny lek, w nieodpowiedni sposób, oczywiście są skutki uboczne jak najbardziej. Jeżeli to są rzeczy przetestowane nie przez ostatni rok czy pół roku, jak mamy do czynienia z tą obecną szczepionką, tylko to są olejkami eterycznymi, ludzie się posługują od milionów lat, od tysięcy lat. Nie wiadomo od kiedy, prawda? Tak. I jeżeli tego typu leki wycofujemy, to ja bardzo przepraszam, ale mi to w ogóle nie pasuje, że komuś tu chodzi o zdrowie ludzi. To jest moje osobiste odczucie. Komuś chodzi o kasę. Druga rzecz. Mówimy o szczepionkach, mówimy o tego typu rzeczach. No wszystko jest pewnie piękne, każde działanie ma jakieś uzasadnienie. Natomiast ja się pytam, dlaczego? W przypadku jakiejkolwiek grypy lekarze, na przykład jak pan nie stosują, załóżmy podawania dożylnego wody utlenionej, która grypę najdalej po dwóch zabiegach po prostu rozpada pierwiastki pierwsze. Albo chlorem sody. I to kosztuje grosze, no ale wiadomo, że kompanie farmaceutyczne na tym nie zarabiają, a zarabiają jedynie i wyłącznie na sprzedaży leków chemicznych. Więc trzeba tu też w całym polityce szczepionek, wydaje mi się, wychwycić też taki moment, gdzie jest logika, a gdzie się zaczyna zarabianie potężnych pieniędzy i przez kogo? Wiem też o tym. Mogę zadać panu? Pan reprezentuje jaką grupę zawodową? Farmację czy... A wygląda na to, że farmację reprezentuje. To by nie mówił. Zadaję tego pytanie. Jestem naturopatą i dlatego z ciekawością przyszedłem na ten wykład, bo rzeczywiście muszę tu powiedzieć naprawdę doskonale to, co pan zaprezentował, natomiast nie mogę się zgodzić z tym, że z propagowaniem tej szczepionki, dlatego że pewnie, być może, że są przypadki, szczerze mówiąc nie wiem zupełnie jakie, ale zakładam z dobrej woli, że są jakieś przypadki uzasadnione, że należałoby może komuś tą szczepionkę podać. Natomiast moim zdaniem jest to totalnie bez sensu, chociażby z tego punktu widzenia. Nie wiem, czy akurat szczepionki, bo akurat do tego jeszcze nie doszedłem, te nowe na grypę. Natomiast generalnie 90% szczepionek jest stosowane jako konserwant termostal, czyli pochodna rtęci. To, co się dzieje z rtęcią w organizmie, no nie trzeba, że tak powiem, dużo zgadywać, żeby wiedzieć, jakie są skutki uboczne, a wszystkich jeszcze na pewno ludzie nie znają, bo jeszcze nie zostały odkryte. Więc pytam się, jaki jest sens leczenia się na jedną chorobę, robienie całej nagonki na to, w momencie, gdy się wycofuje naturalne leki, które są bardzo skuteczne, jednocześnie się do organizmu wprowadza rtęć. Temat na całą inną prelekcję. Z pewnością wszyscy mamy jakieś swoje doświadczenia medyczne czy przeżycia takie czy inne i moglibyśmy to opowiadać przez całą noc na ten temat. Dziękuję, ale poprosimy ja pana... Ja bym proponował, żeby jeszcze może jednak... 10-15 minut kontynuować wtedy. To jest bardzo ciekawe. I ja się nie czuję dotknięty faktem, że jest to coś kontrowanie przeciwko temu, co ja powiedziałem. Ja jestem w stanie odpowiedzieć. Ja mam badanie. Proszę bardzo. Panie doktorze, jaka jest różnica między neuropatią a neuralgią? Neuropatia jest obszar. To ma pytanie w związku z tymi przeciwwskazaniami i skutkami ubocznymi. Neuropatia to jest słowo z dwóch pierwiastków greckiego pochodzenia. Neuros, znaczy to, co teraz nazywam nerwo. Patos, po grecku cierpienie, ból. Czyli każde słowo, które ma słowo patia w sobie, oznacza jakieś ogólne schorzenie danego organu, ustroju. Czy to będzie kardiopatia, czy jakieś ogólne schorzenie serca, czy to będzie neuropatia, czy jakieś inne, prawda, osteopatia, wskazujące na jakieś zaburzenie
od normy danej części organu czy ustroju. I neuralgia, tak, również pochodzenia greckiego algos, ból. Czyli mówiąc inaczej, bóle spowodowane nieprawidłową działalnością nerwów. Neuralgia. Czy skutek w tym tak? przypadku szczepić się, jak się ma neuralgię? Neuralgia nie powinna być przeciwwskazana. Neuropatia zależy, jest słowem bardzo. Możemy powiedzieć nie. Tak, że neuralgia jest częścią neuropatii. Neuropatia jest ogólniejszym słowem, neuralgia jest szczególniejszym słowem. Nie wiem, czy to jasne dla Państwa. Powtórzę, neuropatia, cokolwiek słowo, które patos w medycynie oznacza jakąś nieprawidłowość. Stąd nauka patologia, czyli nauka ogólna o mechanizmach i etiologii choroby. Czyli neuropatia to jest coś ogólnego ze schorzeniami nerwowymi. Neuralgia, ból spowodowany nieprawidłowością nerwową. Tutaj nie miało grypy w ostatnich 30 latach. Jest ktoś tutaj nie miał grypy przez ostatnie 30 lat? Ostatnie 17 lat. Ostatnie 17 lat. Ja zacząłem brać zastrzyki, jak miałem lat 50, mam teraz 85 za 2 miesiące. Nie miałem od 35 lat ani grypy, ani żadnego przeziębienia. I są tu ludzie, którzy mnie znają już dobre 10 lat i mogą poświadczyć, że ja nigdy nie byłem chory. Nie mam grypy, nie mam przeziębienia. Ja jestem przykładem, że raz wziąłem i na ogół nie choruję, a wziąłem raz i byłem bardzo chory i więcej nie biorę. Ja pamiętam, to powinien pan nie brać tych zastrzyków, dlatego że są ludzie uczuleni powiedzmy na śledzie, a drudzy na ogórki kwaszone. A pan jest uczulony na te zastrzyki, nie powinien pan brać. Ale to nie znaczy, że pan może jest jednym wyjątkiem, jeden na 100, może jeden na 50, może jeden na 25, najmniej, bo nie są dziewaki. Ja też wierzyłem w szczepienia i zawsze się szczepiłem, szczególnie od przyjazdu do Kanady, bo w Polsce jednak nie proponowali tego tak często jak tutaj. Za darmo dają, dlaczego nie? No i 6 lat temu właśnie 2 tygodnie po szczepieniu zachorowałem na grypę. Był to tak ciężki przypadek, że nie życzę nikomu takiej grypy, jaką ja przeżyłem. Po prostu moje drogi oddechowe były tak zaatakowane, że nie mogłem oddychać. Później przeniosło się to na błędnik. Ja nie mogłem nawet z bedroomu na dół zejść, bo musiałem się trzymać ściany. Żona mnie zaprowadziła do kliniki, do lekarza, bo sam nie mogłem iść. Przewracałem się na środku pomieszczeń. Było to po 2 tygodnie po zaszczepieniu na grypę. I od tej pory doszedłem do wniosku, że skoro zachorowałem na ciężką tak grypę szczepiąc się, to było jasno, że tak powiem, potrzebne mi są te szczepienia i przestałem się szczepić. To było 6 lat temu i nie chorowałem przez ten okres. Zmieniliśmy wiele w trybie życia, w odżywianiu się i tak dalej, i tak dalej. Cała rodzina stała się zdrowsza. Kiedyś my mieliśmy, w domu mieliśmy załadowane, że tak powiem, różnymi lekami na kaszel, na to. Te wszystkie NyQuil, DayQuil, YouNyQuil, jak się to mówi, dzisiaj nie ma jednego u nas w domu i nie choruje. Zaczęliśmy się sami dokształcać, czytać na ten temat i interesować się. Jeszcze wracając do tych wszystkich statystyk. Statystyki, kiedy się słucha tego, czy w radiu, czy w telewizji, to wszystko brzmi bardzo przekonująco. Ale tam, gdzie ja pracuję, to jest grupa około 60 osób i co roku są oferowane szczepienia. Dokładnie wiemy, kto się szczepi, a kto nie, bo wywieszają po prostu listę i każdy wpisuje nazwisko, kto się szczepi. No i ja zacząłem tak obserwować, czy te osoby, co się szczepią, też będą chorować, czy nie. I na tą listę zapisuje się jeden z takich moich kolegów, Kanadyjczyków, Neil. Ja mówię, Neil, czy ty wiesz, że to jest, że to szczepienia szkodzą? Już po tym wszystkim, co ja przeżyłem. A on mówi, baloni, I don't believe. Więc zaszczepił się. Dwa miesiące później on właśnie zachorował na grypę. Również bardzo ciężki przypadek, 3 tygodnie zwolnienia, jak przyszedł wycieńczony taki. Drugi też zachorował z tej grupy, zapisało się 10 osób i zachorowało 2 z tej grupy. Zacząłem obserwować też również, bo my pracujemy wszyscy razem, wszyscy się znamy i wiemy, kto jest zdrowy, kto przyszedł do pracy, kto nie przyszedł.
okazało się, że z tej grupy, która się nie zaszczepiła, to jest 43 osoby pracuje, czyli 10 się zaszczepiło, czyli 33 nie zaszczepiło się. Z tej grupy, która się nie zaszczepiła, zachorowały 3 osoby. Jeden był na zwolnieniu tydzień, jeden był 2 tygodnie, drugi chyba 10 dni. Ile osób było w tej grupie? 33 osoby. Ja nie przeliczyłem, jak to się ma procentowo, ale ja tu widzę, że to jednak potwierdza to wszystko, co inni mówią, że te szczepienia jednak nie są tak skuteczne. Jeszcze jedno chciałem przekazać tu, co właśnie w trakcie tych poszukiwań znalazłem, że rząd Japonii zniósł obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie parę lat temu. Jest oficjalny raport Ministerstwa Zdrowia Japonii, że ilość zachorowań, od kiedy zniesiono te szczepienia, wcale się nie zwiększyła. Tak jakby to wszystko zaprzecza temu, co te oficjalne statystyki tu mówią. Odpowiedź na to wszystko znalazłem w jednym z polskich filmów. Kiedy ktoś powiedział, o co chodzi, to zawsze chodzi o to samo, o kasę. Ja jeżeli chodzi o szczepionki, to ja Państwu powiem jedną rzecz, że w 20 latach nie szczepili przeciwko wiecznej ospie, to dzisiaj co drugi człowiek był dziobaty. Dlatego, że jak ja chodziłem do szkoły, to na 10 osób, dzieci, to mieli dziury. Ale nie można przynieść automatycznie. Ale to jakby ogólnie to znaczy, czy szczepionki są dobre, czy są złe. To jest jeden przykład z przykładu, że szczepionki są dobre. Pierwsze szczepionki były zrobione z umiłowania lekarzy do wyleczenia. Natomiast podejrzenie jest, że te szczepionki są zrobione, żeby zwiększyć dochód, a nie wyleczyć. I to jest właśnie problem. Drodzy Państwo, zadajcie sobie pytanie, kto stoi przed osobą. Proponuję, żeby może jedna osoba... mówiła w tym czasie, bo tak to nic nie będziemy słyszeć. Proponuję to związanie do końca, dobrze? Dlatego, że są kontrowersje. Uważam, że każdy zdecyduje, czy weźmie zastrzyk, czy nie. Proszę Państwa, ja myślę, że każdy ma prawo wyjść, kiedy ma już ochotę, prawda? Ale jeśli ktoś jeszcze jest grupa ludzi, ma osobę, zaczął mówić i mało tego podyskutować, to... Tak naprawdę, dlaczego tak się napędza na szczepionki? To nie tylko chodzi o grypę, którą tu pan doktor dobrze świetnie przygotował. Bardzo dziękuję za ten wykład, bo moim zdaniem był bardzo interesujący i pouczający. Tu chodzi generalnie o szczepionki. Znacie chyba takie nazwisko doradca, pierwszy sekretarz chyba w rządzie Busha. To jest pan, nie wiem czy Państwo wiecie, który w Stanach Zjednoczonych kręci, że tak powiem, on ukręcił całe prawo szczepionkowe, że tak powiem, w Stanach Zjednoczonych, a między innymi on jest współwłaścicielem kilku największych korporacji, które między innymi produkują leki i szczepionki. Jeżeli to Państwo będziecie wiedzieć, to zrozumiecie, dlaczego tak się, że tak powiem, napędza, żeby się szczepić. Jedna drobna uwaga a propos szczepionek. Nie zapominajmy o jednej rzeczy, że faktem jest, że szczepionka na daną chorobę, ona rzeczywiście na tą daną chorobę trochę, powiedzmy trochę, niedużo, uodparnia ten organizm. Natomiast generalnie szczepionka zabija system odpornościowy. O tym się nie mówi, ale to jest święta prawda. Zabija system odpornościowy każda jedna szczepionka. I teraz, jeżeli ktoś weźmie ileś tych szczepionek, ten system odpornościowy już jest bardzo chwiejny i nagle mu się proponuje, że odporni się na grypę, czy na ospę, czy na cokolwiek innego. Jaki to ma sens, ja się pytam. Nie ruszajmy tego systemu odpornościowego. Dajmy mu czystą wodę bez chloru, bez fluoru, bez innego świństwa. Dajmy mu jedzenie zdrowe, dajmy mu czyste powietrze. I nie szczepmy go i nie leczmy go chemicznie. Przepraszam panie doktorze, pan jest przedstawicielem oficjalnym medycyny, gdzie stosujecie chemię, a ja akurat nie, więc mówię nie stosujcie chemii. Wiem coś o homeopatii, jestem wrogiem homeopatii, jestem wrogiem naturopatii czy zielarstwa. Miło mi to słyszeć, bo większość lekarzy to w ogóle nie co o tym słyszeć. To jest zrozumiałe, to jest konkurencja. Nie, ja nie mówię konkurencji, tylko ja czuję jako ludzi, którzy mi pomagają w zawodzie. Ja mam jeszcze jeden przykład o szczepionkach. No bo tutaj pan profesor. No, proszę, ja uważam, że wszyscy, czy neuropaci, kręglarze,
chiropraktorzy, fizjoterapeuci, czy nawet mniej lubiani przez oficjalnie, tak jak homeopaci i tak dalej, uważam, że są ludzie, którzy znają swój zawód, swoje umiejętności i mają podstawy do tego. I ja nie neguję, są sytuacje, w których medycyna tradycjonalna nie działa. I wtedy się osobiście odwołuję, czy do medycyny tradycjonalnej chińskiej, czy mówię, pójdź na leczenie magnetyczne, pójdź do homeopaty. Wolna ręka. Niech Cię Bóg błogosławi i tego homeopaty, żeby pomóc temu człowiekowi. Prawda jest taka, raz pomoże, raz nie pomoże, tak samo jak lekarz. Ale bo ja rozumiem, że to są ludzie, którzy chcą pomóc, tak samo jak ja chcę pomóc. W nieco inny sposób niż ja. Panie doktorze, chyba nie można przynieść przykładu szczepienia przeciwko ospie, że to drugi ludzie baty, na wszystkie inne szczepienia. No bo to jest, dalekie uproszczenie, tak z grubna to powiedziane, że to nie można chyba się tym sugerować, bo ja mówię... Ale też była szczepionka, prawda? A my mówimy tu o szczepionkach. Ale ospa się nie montuje. Ja pamiętam, że przed wojną w Polsce najwięcej osób umierało na gruźlicę, prawda? To jest... Powiedzcie Państwo, kto teraz pamięta, że ktoś umarł ostatnio na gruźlicę? No to nie można przynosić. Czyli kto wie, czy za 50 lat właśnie te szczepionki, które teraz bierzemy przeciwko grypowe, wyzbędziemy się grypy. Tak jakśmy się pozbyli ospy wiecznej, pozbyliśmy się gruźlicy, pozbyliśmy więcej wielu innych chorób. Proszę Pana, oficjalne statystyki, które mówią na temat właśnie gruźlicy, w Stanach Zjednoczonych były szczepienia przeciwko gruźliczne, a w takim kraju jak Wielka Brytania nie było. I proszę sobie wyobrazić, że statystyki były dokładnie takie same w tym i w tym kraju, jeśli chodzi o umieralność i ilość zachorowań. Więc jeśli się posługujemy w jakikolwiek sposób logiką, tak sprawa raczej powinniśmy, skoro w Stanach Zjednoczonych były szczepienia przeciwko gruźlicy i ilość zgonów i zachorowań była do przeliczenia na powiedzmy populację procentowo była taka sama, w Wielkiej Brytanii tych szczepień nie było, no to o czym my tu mówimy? Gruźlica zniknęła po prostu dlatego, że zniknęła. Dlatego, że penicylina była nieszczepiona. No, penicylina nie działa. Lepsza higiena i lepsze warunki pracy. Jest podniesienie zdrowia. I proszę Państwa, nie przekonacie mnie. Trzeba widzieć to dziecko i tą matkę. I ja to widziałem tysiące zapaleniami mózgu, opon mózgowych, porażonych. Naprawdę ja ostatnio nie widziałem przypadku gruźlicy. Proszę Pana, wspomniał Pan o czynniku rtęci. Proszę Pana, uważam, że więcej rtęci dostaje się do naszego ustroju z jedzeniem, z powietrzem, niż jest w mertiolacie w szczepionkach. To jest tak minimalna ilość. Jeszcze dla kobiet ciężarnych i dla dzieci specjalnie się robi szczepionki ze zmniejszoną ilością mertiolatu. Tak, to jest racja. Weźmy, proszę Państwa, życiowe. My możemy dyskutować, czy szczepienie niszczy ustrój, czy niszczy immunologicznie, a trzeba było widzieć, ile ludzi na bólnicy. Nie może Pan mi powiedzieć, że szczepionka przeciw bólnicy nic nie zadziała. Proszę Pana, nie mamy bólnicy. Nie wiem. A ja żyłem w tym czasie, gdzie ja byłem w stanie ryzyka bólnicy. Ja prawie umierający byłem. Ojciec poleciał ze mną do apteki po surowicę i żyje. A także chyba coś nie w ten sposób. No trzeba w sposób ogólny. Jeżeli nie możemy porównywać populacji Stanów Zjednoczonych z populacją Wielkiej Brytanii. Zobaczmy, jaki jest standard ogólny życia w Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych, gdzie 40% jest nieubezpieczonych. Jest 30% hiszpańskojęzycznych, dla których dostęp do służby zdrowia jest ograniczony. Jest 10% murzynów, których też jest, może już w tej chwili nie tak, ale jest grupa ludzi zmniejszonego dostępu do służby zdrowia, czy jakości. Także Pan mnie nie przekona. Bólnica jest bólnicą. Trzeba było zobaczyć, jak ludzie na polio umierali. Jak trzeba było sztuczne płuca, proszę Pana. Ja nie wchodzę w teorię. Może ma Pan rację, że niszczy, ale pomaga.
Wie pan, ludzi? Panie doktorze, mnie to najbardziej, że tak powiem osobiście, jedna rzecz, tak troszeczkę, że tak powiem, niepokoi, to, że się szczepi na coś, to w przypadkach jak chociażby na przykład grypa, tak jak powiedziałem, wystarczy podawać dwukrotne dożylne wody utlenionej, grypy nie ma. Więc po co się jeszcze... Ja po prostu nie znam tego. To właśnie powoduje, moim zdaniem to powoduje hemolizę. Ja nie wiem, czy to leczyło się. Ale może pan ma rację. No ja po prostu nie znam tego. To jest najlepszy lek, jeśli chodzi o... Jak ja bym to zastosował, ja bym przestał być lekarzem, proszę pana, bo ja bym zgodny z powodu. No tak, ale to właśnie co tym idzie następne finanse i dlatego tego... Nie, to nie są finanse. Po prostu, proszę pana, ja bym przestał być lekarzem, do więzienia bym poszedł. Jakbym przyknął wodę utlenioną, czy potasz, czy jakieś inne rzeczy. No to chyba jest udowodnione. Proszę pana, jestem lekarzem nie po to, żeby mieć pacjentów. No dlaczego państwo uważają, że wszyscy lekarze są rzeźnikami, że są... Proszę państwa, proszę ją na tym, żeby zrobić na pacjentach. Nie, chyba to jest złe. Ja rozumiem, że są lekarze, których punkt widzenia jest na pieniądze. Ale chyba 95% lekarzy nie jest na to, żeby korzystać. Proszę państwa, czy można może tutaj... Ale proszę pana, zanim dotrzeł do przepisu farmaceutycznego, on nie dotrze do pacjenta. Tylko dotrze przez lekarza. I to zależy od sumienia etycznego lekarza, czy zastosuje ten lek, czy nie. I ja jestem jednym z ostatnich lekarzy, który zastosuje nowy, najnowszy lek. Bo ja zastosuję pan. Proszę państwa, jeśli mogłabym zaprosić do dalszych, bo chciałabym, niektóre osoby już chciałyby wyjść, więc chciałabym może oficjalnie podziękować panu Broniewskiemu za spędzenie z nami tutaj czasu. Jeśli państwo mają ochotę... Coś z tego wyszło. Na pewno jest to ciekawe. Proszę nie do widzenia. Że ja pana uważam za wroga. Absolutnie, ja tak powiedziałem. Jest pan przyjaciel. Ale tak, żeby inni nie zrozumieli tego. Uważam, że wszystkich innych medyczne czy paramedyczne ludzie ze służby zdrowia są po to, żeby nam pomóc. Nasza głowa tym, że my musimy to przefiltrować, myślę, że na pewno będziecie państwo mieli, panowie, tutaj bardzo ciekawą, prywatną dyskusję, którą możecie kontynuować, ale w międzyczasie ja chciałabym podziękować panu. Ale ja nie jestem dziewczynką, jestem pani. Ale poszłoby pan poszedł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie panie piękne i jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za przybycie i zapraszam państwa do dalszej prywatnej dyskusji. Na pewno Polska Telewizja Calgary, Lesia Kierstyń. Proszę państwa, przybyliśmy do Domu Polskiego, do sali Varsovia na specjalne zaproszenie Doroty Karabasz. Witam ciebie, Dorota. Witam państwa. Dorota, dlaczego jesteśmy tutaj? Jest to coś nowego w Calgary. To jest to teatr młodych ludzi, którzy będą grali dla innych młodych ludzi i nie tylko młodych. Także jest to nowa grupa, nowa inwencja, nowa inicjatywa, dlatego... Warto by było, żeby wszyscy wiedzieli o tym, że 8 listopada mamy premierę naszej pierwszej sztuki. Mówię pierwszej, bo na pewno nie ostatniej. Tytuł jest Książę zaprasza na bal, a my zapraszamy na spektakl. 8 listopada w Domu Polskim o godzinie 15. Cena biletu? $10 jedyne, które idzie w pełni na cele dobroczynne poprzez Fundację imienia Świętego Brata Alberta. Dorota, powiedz mi, dlaczego? Dlaczego teatr dla młodych ludzi? Skąd twoje zainteresowania? To jest po prostu potrzebne. To jest potrzeba, tak samo jak powietrza i jedzenia. Potrzebujemy takiego pożywienia duchowego. Potrzebujemy rozwoju kultury. Tak samo ja tego potrzebuję, żeby pracować z dziećmi, z młodzieżą, żeby coś tworzyć, coś rozwijać. Tak samo ci, którzy biorą udział, tego potrzebują, bo chcą się pokazać. Chcą pokazać swoje talenty, rozwijać swoją śmiałość i swoją dykcję polską, swoją w ogóle... żeby potwierdzać swoje polskie pochodzenie tym sposobem. Na pewno też potrzebują tego widzowie, którzy chętnie obejrzą najmłodsze pokolenie w Calgary, jak pięknie mówi po polsku i jak
może zainteresuje też jeszcze inne dzieci, które też by chciały wziąć udział w tym nowo powstałym teatrze, który się nazywa Scena Młodych Zielony Dzwon. Od kiedy ten teatr istnieje? Od bardzo niedawna. Ja rok temu przyjechałam do Calgary i po takiej pustce, którą zostawiłam wyprowadzając się z Montrealu, gdzie prowadziłam podobny teatr, Teatr Młodego Aktora, postanowiłam, że tutaj też trzeba działać, bo jak najbardziej jest taka akurat nisza kulturowa w tej akurat dziedzinie, gdzie młodzież może brać udział. I po kontakcie z AEP-em, tutejszym działającym od lat już teatrem, udało mi się skontaktować z innymi ludźmi, którzy są zainteresowani i też bardzo chcieliby działać. Kiedy był nabór do twojego teatru i jak żeście zorganizowali grupę teatralną? No tutaj ukłonek zdecydowanie do AEP, do pani Niny Walny, która mnie pokierowała do ludzi, których ona znała, którzy mają dzieci, którzy mogłyby mieć zainteresowania w tym kierunku. I tak to się zaczęło. W zasadzie nie było oficjalnego naboru, to były takie na zasadzie kto kogo zna. Kto kogo zna, dokładnie. Także faktycznie w kwietniu chyba było nasze pierwsze spotkanie, z tego co dobrze pamiętam. I wtedy przydzieliliśmy rolę i poprzez wakacje powoli dobieraliśmy ostatnie osoby, które mają brać udział i od września są oficjalne próby w Domu Polskim w niedzielę. Rodzice współpracują? O, jak najbardziej. Bez rodziców by się to absolutnie nie udało. Kompletnie. Bardzo dziękuję pani Małgorzacie Pulwickiej za jakąkolwiek pomoc, bo bez jej akcji, bez jej entuzjazmu to by się w ogóle nie udało. Dziękuję bardzo pani Lucynie Tokarz, która pomogła nam uszyć kostiumy. I wszystkim rodzicom innym, którzy nam po cichutku pomagają, czego ja nie widzę nawet, ale fakt, iż dzieci dotarły na próby wszystkie i że są solidnie przygotowane, to jest też na pewno wielka zasługa rodziców. Dziękujemy im bardzo. Czy jest jeszcze ktoś szczególny, komu chciałaś podziękować, korzystając z telewizji? Tak, jest jeszcze jeden pan, który nam bardzo pomaga. To jest tata jednej z naszych aktorek, pan Marek Gajewski, który z własnej nieprzymuszonej woli zgłosił się i poświęca swój własny wolny czas na stworzenie konstrukcji budowlanych do naszej scenografii, czyli buduje ściany. To będą cztery duże ściany, które będą stały samoistnie na scenie i mamy nadzieję, że będą nas służyć na wiele następnych przedstawień. Także dziękujemy bardzo panu Markowi. Czy pana Marka dziecko jest w twojej trupie teatralnej? Tak jest. To jest właśnie rodzic jednej z naszych aktorek. Czyli dzieci występują, rodzice pomagają, rodzice budują, szyją i działają. A jak są próby? Macie jakiś poczęstunek zapewniony przez rodziców? Poczęstunki bywają jak najbardziej. Co tydzień ktoś z czymś się zjawia i staramy się, aby dzieci nie padły nam głodem. Wybór sztuki. Kto zdecydował i dlaczego? Wybór sztuki należał do mojej córki Izabela Karabasz, która oglądałyśmy po prostu sobie kiedyś film, który nas zainspirował. Stwierdziła Iza, może to właśnie wystawimy. I tak zrobiłyśmy. Zabrałyśmy się do tłumaczenia sztuki. Ja jeszcze nie powiem, jak się nazywała ta sztuka, jak się nazywał ten film, bo chciałabym, żeby to pozostało jeszcze ciągle niespodzianką. Ale dokonałyśmy wspólnego tłumaczenia filmu z angielskiego na polski i w ten sposób powstał scenariusz. Czyli jak każda typowa mama, spełniamy życzenia swoich dzieci. Powiedz mi jeszcze, Dorota, dlaczego wybrałaś współpracę z dziećmi? Jest to bardzo wdzięczne pole do popisu. Dlatego może trudniej się troszeczkę pracuje z dziećmi, które już zaczynają powoli być dorosłymi i mają swoje własne pomysły, bo wtedy ja się nie mogę aż tak bardzo wykazać, prawda? Ale trzeba też pójść troszeczkę na kompromis i wtedy wspólnymi siłami, zresztą co podkreślam na naszej ulotce, że realizacja tego przedstawienia jest przy współpracy całego zespołu, bo cały zespół, wszyscy absolutnie dają pomysły. Czy jeszcze mogą się zgłaszać dzieci zainteresowane, czy na razie zamknięty jest dobór aktorów do następnej sztuki? Dobór aktorów nigdy nie jest zamknięty, zawsze będziemy potrzebować, zwłaszcza tutaj jest apel do męskich ról, bo w tym wypadku, zobaczycie państwo, musieliśmy się ratować zastępowaniem i kostiumami i makijażami, żeby dziewczęta mogły również odgrywać role męskie, bo tutaj mieliśmy jakieś braki, także chłopcy są zawsze mile widziani, ale nie tylko, dla dziewcząt też jest ciągle miejsce i w zależności od chętnych, tak będziemy dobierać sztuki, żeby każdy mógł się spełnić. Gdzie mają się te osoby zgłosić? Numer telefonu? Jakiś adres elektroniczny? Jak najbardziej mogą dzwonić do mnie do domu. Mój numer telefonu, nie wiem, czy jest sens podawać go na
pali 403-453-8964 lub na mój e-mail dorota.karabasz@gmail.com. My oczywiście, proszę Państwa, zamieścimy te dane na ekranie dla Państwa, żeby było łatwo wiedzieć. A teraz jeszcze raz podsumowując, nie będziemy zdradzać, o czym jest sztuka, tak jak powiedziałeś, żeby przyszli ludzie i zobaczyli sami. Powtórz jeszcze raz zaproszenie. Zapraszam wszystkich na spektakl pod patronatem Fundacji imienia Świętego Brata Alberta. Książę zaprasza na bal. 8 listopada, godzina 15 w Domu Polskim. A bilety można kupić wcześniej, czy dopiero przy drzwiach? Bilety są dostępne w każdą sobotę i piątek w Szkole Polskiej i można je również kupić, umawiając się ze mną telefonicznie na naszych plakatach, które wiszą tu i ówdzie. Są telefony osób, z którymi można się skontaktować. Dziękujemy ślicznie i życzymy powodzenia i do zobaczenia na spektaklu. Dziękuję również. Do widzenia. Proszę Państwa, zaprosiłam do rozmowy parę osób ze spektaklu. Witam Was. Jak się nazywasz? Ania Zuba. Aleksandra Zuba. Ola Pulwicka. Bardzo miło. Od kiedy należysz do tego teatru? Od kwietnia, to już 7 miesięcy. Od września? Ja też od samego początku. Powiedz mi, dlaczego zgłosiłaś się i co znajdujesz w tej działalności dla siebie? Bardzo lubię być na scenie i mieć ładne kostiumy i tak dalej. Bo potrzebuję Lili, a króla, to ja chętnie wziąłem ten... tą rolę. Ja po prostu lubię grać na scenie i być aktywna w różnymi takich kulturalnych sprawach. Od kiedy to jest w tobie, to zainteresowanie? Od dziecka, czy dopiero w szkole zaczęłaś właśnie brać klasy teatralne, dramatyczne? Skąd to zainteresowanie? Jak byłam mała, to bardzo nie lubiłam. Jak mnie rodzice do jasełek zapisywali, to w ogóle nie chciałam. Ale 2 albo 3 lata temu zdecydowałam się zacząć znowu to robić i mi się bardzo podoba i od tego od jasełek właśnie. Od dziecka zawsze tak chciałam zrobić te wszystkie różne występy i tak dalej. Też od parę lat dopiero zaczęłam się angażować w takich rzeczach. W szkole, w high school, to zaczęłam różne kluby, takie rzeczy i od tego się zaczęło i teraz dalej trwam tym. Czy śpiewacie tak samo? W chórku, w kościele śpiewamy. Ja też bym różne częściej. Tak, też. Czyli zainteresowania zupełnie, zupełnie artystyczne. Powiedzcie, ja wiem, że nie możecie powiedzieć, co będzie w sztuce, ale jest ciekawa? O tak, bardzo, jest bardzo śmieszna. Tak strasznie jest, zupełnie fajna i... Myślę, że dzieci i rodzice wszyscy będą lubili ten teatr, tak. Czyli jednym słowem zapraszacie wszystkich, prawda? Mm-hmm, tak. Tak, tak, tak. Kiedy ta sztuka? 8 listopada w Domu Polskim. O której godzinie? 15. Za ile? $10. Zapraszamy. Proszę Państwa, Izabela Karabasz wyjaśni nam, dlaczego ich teatr nazywa się Zielony Dzwon. Prosimy. Kołatka, Zbigniew Herbert. Są tacy, którzy w głowie hodują ogrody, a włosy ich są ścieżkami do miast słonecznych i białych. Łatwo im pisać, zamykają oczy, a już z czoła spływają ławice obrazów. Moja wyobraźnia to kawałek deski, a za cały instrument mam drewniany patyk. Uderzam w deskę, a ona mi odpowiada tak, tak, nie, nie. Innym zielony dzwon drzewa, niebieski dzwon wody, a ja mam kołatkę od niestrzeżonych ogrodów. Uderzam w deskę, a ona podpowiada suchy poemat moralisty. Tak, tak, nie, nie. Polska Telewizja Calgary, Lesia Kierstein. Proszę Państwa, przyszliśmy do Domu Polskiego, aby zapytać kierownika Domu Polskiego Krzysztofa Barańskiego, co w najbliższym czasie w Domu Polskim. Witamy Ciebie. Witam i witam wszystkich telewidzów. W najbliższym czasie? W najbliższym czasie zapraszamy do Domu Polskiego na kilka imprez. Pierwszą będzie przedstawienie teatrzyku Zielony Dzwon w niedzielę 8 listopada o godzinie 15. Bilety są już rozprowadzane. Proszę zerkać na plakaty i
i dzwonić i zamawiać bilety. Zapraszamy wszystkich serdecznie, wszystkich, którzy mają młodsze dzieci, bo to jest teatrzyk, w którym przedstawiają dzieci dla dzieci. Bardzo ciekawe. Jakaś inna jeszcze sytuacja w Domu Polskim? Tak, oczywiście. Zapraszam wszystkich serdecznie na wieczór poezji, ballady, poezji śpiewanej i wieczór z piosenką żeglarską również. Odbędzie się 22 listopada o godzinie 17. Bilety już będą dostępne wkrótce. Zapraszam na ten wieczór. Mamy okazję gościć czołowych wykonawców z Polski, wykonawców piosenek żeglarskich, ale jest to może taki niezbyt szczęśliwe zaszeregowanie tych piosenkarzy, ponieważ piosenki żeglarskie nie są jedynymi piosenkami, jakie oni wykonują. I duet Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, mieliśmy już okazję ich podziwiać tu w Calgary, bodajże w marcu występowali w sali parafialnej. Oni są dość wszechstronni i nie tylko śpiewają piosenki żeglarskie, ale również śpiewają ballady, między innymi Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Żanny Biczewskiej. Tym razem jeszcze z nimi będzie występował Arek Wlizło, który jest niezłomnym propagatorem piosenki żeglarskiej właśnie w Kanadzie. On na stałe mieszka w Toronto, czy w okolicach Toronto. I także cała trójka będzie prezentować utwory własne, których piszą dość sporo, i utwory właśnie tych już uznanych mistrzów, których wspomniałem. Jednym z ulubionych artystów Arka Wlizło jest Jaromir Nochawica, czeski bard, także on będzie miał w programie również jego piosenki. Także zapraszamy wszystkich serdecznie, wszystkich tych, którzy kiedykolwiek siedzieli przy ognisku i przy gitarze spędzili jeden, dwa, trzy lub więcej wieczorów. Także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, a my postaramy się, żeby dla żeglarzy rumu, dla wszystkich pozostałych piwa również nie zabrakło i będzie na pewno coś do przegryzienia. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz 22 listopada o godzinie 17 w Domu Polskim. Cena biletu? Bilety po $20. Dostępne? Dostępne będą w Domu Polskim oraz w punktach polonijnych jak zwykle, czyli w Old Fashion Minendeli, Jans Minendeli i Polkan. Czy jest przedsprzedaż biletów, że różnica jest w cenie, jeżeli się kupi wcześniej, a później przy drzwiach, czy nie? Jeszcze, miałem taki pomysł, w tej chwili jeszcze na ten koncert cena będzie jednakowa, ale w przyszłości mam zamiar tak robić, żeby cena w przedsprzedaży była ciutkę niższa, ponieważ jeżeli w ostatniej chwili ludzie przychodzą i kupują wszyscy przy drzwiach, wiąże się to troszeczkę z problemami organizacyjnymi, bo nagle trzeba dostawiać ileś tam krzeseł czy stolików, zależnie od formy, jaką przyjmiemy na dany koncert, prawda? Następne wydarzenie. Następne również w listopadzie, to jest ostatnia sobota listopada, tradycyjne Andrzejki. Zapraszamy na zabawę do Domu Polskiego. Mam nadzieję, smaczna kolacja, później druga kolacja, kolacja z lampką wina. Tym razem DJ-em będzie Tomek Bilski. Bilety w cenie $45 będą również dostępne w Domu Polskim oraz w punktach polonijnych. Czy to jest ten sam DJ, który grał na balu maskowym? Tak, ostatnio grał na balu maskowym Polan i z tego, co słyszałem, wszyscy byli zadowoleni. I kolejna sytuacja, czy wydarzenie w Domu Polskim? No to chyba już czas wspomnieć o Sylwestrze. Tradycyjnie Dom Polski organizuje zabawę sylwestrową do białego rana. Tradycyjnie DJ-em będzie Mirek Syp. Bilety będą dostępne w tym wypadku tylko w Domu Polskim. Zostajemy przy cenie z ubiegłego roku, czyli bilety będą w cenie $125 od osoby. Jakaś zniżka dla członków stowarzyszenia, czy nie? Zniżka będzie tak jak w ubiegłym roku, bilety dla osób stowarzyszonych w cenie $100. Czy są jeszcze miejsca? Bo wiemy z przeszłości, że kiedyś przy ogłoszeniu już się okazało, że było w sumie po biletach. Nie, bilety jeszcze nie zostały, sprzedaż nie została rozpoczęta, także bilety są. Jednym słowem, zapraszamy do Domu Polskiego. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i no, będzie jeszcze w listopadzie kawa z tematem. Tematu jeszcze nie znam, ale jak zwykle w drugi piątek miesiąca. No, zapraszam do Domu Polskiego. Z tego tutaj ja się trochę
pochwale, co już słyszałam, mały ptaszek, jak to mówią, powiedział mi, na kawie z tematem prawdopodobnie ma być temat pomnik Kopernika. Ma być zaproszona pani Ewa Smytłyk i ona ma zabrać głos w tej sprawie. No to zapraszamy w takim razie na kawę z tematem i z Kopernikiem. Dziękuję. Dziękuję również. Kończąc dzisiejsze wydanie Polskiej Telewizji Calgary, przypominamy Państwu, nasze programy nadawane są we wtorki o godzinie 20.30, w środę o godzinie 12.00 na kanale 89 Digital Shaw Cable. Sporadycznie nasze programy obejrzeć można w programie Cultural Scene w czwartki o godzinie 24.00 lub o północy, w niedzielę o 7.00 rano. O każdej porze dnia i nocy, z każdego zakątka świata, nasze programy dostępne są na stronie poloniawcalgary.com. Polecamy Państwu stronę poloniawcalgary.com. Na tej stronie znajdą Państwo również informacje o wydarzeniach w Calgary i nie tylko, artykuły, komentarze, reportaże, galerie zdjęć, życzenia, ogłoszenia. Polecamy Państwu odwiedzić stronę poloniawcalgary.com. Nasze kontakty. Telefon 403-542-9224, adres elektroniczny polsztv@sza.ca, adres pocztowy Polska Telewizja Calgary, PO Box 35062, RPO Sarsi, Calgary Alberta, T3E7C7. Na ten adres bardzo prosimy o przesyłanie dotacji, aby ten program nadal mógł istnieć. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Redakcja Polskiej Telewizji Calgary nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażone przez osoby występujące w programie Polskiej Telewizji Calgary. Cenimy sobie różnorodność opinii.